Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Wiem, że to był moment, na który długo czekaliście, ale jest, są już wyniki, ale przyznam się szczerze, że miałem naprawdę trudną sprawę, naprawdę. 55 filmów, 55 kreatywnych tworów, bardzo sympatycznie przemyślanych, które powiedzmy cechowała obserwacja, bardzo fajna analiza, świetne montaże, przeróbki, właśnie miksy. Jestem jak najbardziej tym całym eventem usatysfakcjonowany i z nieukrywaną ogromną przyjemnością będę wysyłał nagrody właśnie za podium, te główne, jak i wyróżnienia, o których Was poinformowałem ostatnio, że takowe zamierzam również wręczyć. Prac, tak jak mówię, było 55. Lepsze, gorsze, każde na swój sposób jak najbardziej atrakcyjne. No ale cóż, no wygrali lepsi, że się tak wyrażę. Zacznijmy sobie od miejsca pierwszego. Miejsce pierwsze, nasz25.pl. Co mnie użyje, ja pozwolę sobie oczywiście, korzystając z okazji, dysponując takim, a nie innym przekazem, kontaktem z Wami, moi mili, opiszę, dlaczego akurat ten film, a nie inny. Dlaczego pierwsze miejsce nasz25.pl? Nie dosyć, że wykorzystał ten użytkownik fantastyczną nutę, skorelował, zintegrował ją z filmami, konkretnymi gestami. W ogóle totalnie rozwalił mnie właśnie refren, kiedy tam dobiegam. No, fantastyczny pomysł, realizacja przewyborna, no jak teledysk. Także jak najbardziej zasłużone miejsce pierwsze. Kiedy zobaczyłem ten film, to wiedziałem, że trudno będzie go pobić, bo to był jeden z tych filmów dosyć wcześnie nadesłanych. Jedziemy także. Serdecznie Ci gratuluję. Nasz 25 umiejętności, wizji, pomysłu, idei. Super. Drugie miejsce. Kapitan Ness. No, nie mogę się powstrzymać. Również ten film przesłałem Rockowi i jednogłośnie stwierdziliśmy, że po prostu miażdży. Ze względu na to, że nie dosyć, że film pokazuje, ile razem z Rockiem w sumie już na YouTubie osiągnęliśmy, jak fajnymi jesteśmy przyjaciółmi, jak niektóre elementy bardzo fajnie nas integrują, łączą w naszych pasjach. Coś przewybornego, jak to mówię. Miejsce trzecie, taki wyjątkowy filmik, mianowicie ja całe życie, zanim w ogóle jeszcze w mojej egzystencji paintball był kwestią, znaczy w ogóle YouTube był kwestią prekoncepcyjną jak najbardziej, zawsze podobały mi się właśnie wycinki z takiej największej amerykańskiej telewizji Social Paintball, gdzie relacje konkretnych meczy były przedstawiane w formie zbitki najciekawszych akcji, zajebiście podkręconych właśnie super nutą, jakimś dubstepem czy czymś takim. Ja dubstep bardzo lubię i bardzo mnie cieszy, że właśnie użytkownik BiloG52, wybacz, jeśli źle wymawiam, zrobił tak fantastyczny montaż zakończony charakterystycznym boom headshotem, o który aż się prosiło, biorąc pod uwagę ostatnią scenę. Także zawsze chciałem zobaczyć siebie w akcji i mam nadzieję, że kiedyś coś jeszcze takiego dla mnie wypichcisz i jak najbardziej zasłużone miejsce na podium. Dobra, zanim przejdę do wyróżnień, chciałbym jeszcze tak zasygnalizować Wam wszystkim, iż wszystkie prace dzisiaj poleciały z automatu do listy od fanów. Te miejsca na podium, miejsca wyróżnione, niektóre inne, będę też systematycznie po kolei publikował na swoim Facebooku, żeby po prostu też dodatkowo funąć Wam jakąś oglądalność, jakieś wyświetlenia tych filmów. Gdy widziałem te filmy, otrzymywałem je, oczywiście powstrzymywałem się od komentarzy, chociaż nie zawsze było to proste. Wszystko dostało też ode mnie lajka. Nie sugerowałem się w żadnym wypadku komentarzami osób, które zobaczyły ten filmik, czy ocenami. To był mój wybór w 100%. Były sytuacje, gdzie posiłkowałem się opinią Rocka, no wiadomo, bo Rock też tam występował kilka razy, jak i żony. Dobrze, przejdźmy sobie do wyróżnień zatem. Tu bez rangowania. Po prostu pierwsze wyróżnienie, Boski Patryk, który też stworzył bardzo fajną, interesującą składankę w
kilku momentach sympatycznie podkręconą różnymi gatunkami muzycznymi, czy to jest właśnie techno, hip-hop, funk. Super sprawa, bardzo taki fajny miszmasz wszystkiego, takich moich memów, wyrazów twarzy i tak dalej. Macie wszystko tutaj, jestem całokrążony tymi linkami, żeście mieli wszystko od razu i wszystko ładnie w jednym miejscu, by móc się udać bezproblemowo do interesującego Was filmu. Wyróżnienie kolejne to jest Nokhagra, przepraszam. Z kolei tutaj, tak jak w poprzednim przypadku, była fajna integracja z filmami, tutaj fajna z muzyką, tutaj fajna integracja właśnie z filmami, to znaczy leci, wiadomo, jakiś film pełnometrażowy, fabularny i są wycięte głosy, są dodane moje kwestie. Super sprawa, bardzo mi się to podobało. I wyróżnienie ostatnie, bardzo kontrowersyjny film, który budził niesmak nawet moich najbliższych, ale jako, że jestem osobą, która ma do pewnych kwestii, jak i samego siebie, ogromny dystans, jestem osobą, która też, powiedzmy, zastanawia się nad kwestiami życia i śmierci, zastanawia się, jakby to było, gdybym odszedł. Mianowicie chodzi mi o film Lorda Morona.pl, który, powiedzmy, wszystko podkręcił jeszcze nutą, do której mam straszną słabość. Chodzi oczywiście o znaną nutę z zwiastuna trailera do Dead Island. Także gratulować, nie gratulować. No to jest kontrowersyjna kwestia. Mi się ten film spodobał po prostu. No i koniec. No. Nawet uroniłem łzę, przyznaję się szczerze. Także to by było na tyle. Teraz w kwestii, że tak powiem, brzydko rozliczenia się. Mianowicie wszystkie te osoby, jak już pewnie mnie teraz oglądacie, słuchacie, zauważyliście, że wysłałem Wam friend requesta, dodałem Was do znajomych, po to, by móc uzyskać od Was, jeśli chodzi o wyróżnienia, tylko i wyłącznie adres do wysyłki. Jeśli chodzi o pierwsze trzy miejsca, to poprosiłbym nasza25.pl, by wysłał mi oprócz adresu oczywiście grę, którą sobie wybrał. Czy wolisz Wiedźmina 2, czy Dead Rising 2, czy Blur z koszulką. Wybierz. W tym momencie będę mógł skontaktować się z kapitanem Nessem i poinformować go, co on ma do wyboru z tych dwóch gier, które zostały. Jeśli chodzi o miejsce trzecie, Biology 52, to Ciebie bym poprosił w sumie tylko o adres, bo poinformuję Cię też, co też z tej puli dla Ciebie zostało. Dobrze, myślę, że powiedziałem o wszystkim. Jeśli coś pominąłem, zadajcie pytania w komentarzu. Chciałem tylko ze swojej strony materiał uzupełnić i dodać, że była to dla mnie fantastyczna przygoda. Bardzo fajnie, bardzo fajny, duży, ogromny, liczny odzew wielu kreatywnych ludzi i będą oczywiście następne konkursy, może teraz, żeby wydobyć pewne umiejętności w innej kategorii, tak to nazwijmy, albowiem mi zawsze przyświeca taka idea, że na pewne nagrody trzeba sobie zasłużyć, trzeba się napracować, a zyskujemy na tym absolutnie my wszyscy, bo mamy po prostu summa summarum bardzo fajne pamiątki po takich eventach. Dobrze, jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim gratuluję, jak i wszystkim dziękuję. To był Wasz Rojo, to były wyniki kolejnego, trzeciego Rojo konkursu. Cziki-cink, boom, headshot i big gratki za wszystko, kochani.